dobry wieczór. Jesteśmy w dniu 11 grudnia 2019 roku. Dzisiejszy dzień jest szczególny. Na niebie mamy bardzo ciekawe, dość rzadkie zjawisko, koniunkcję dwóch planet. Jedną to jest planeta Wenus, najjaśniejszym obiektem, który widać na niebie w tej chwili po Księżycu. I tuż nad nią widzimy po prawej stronie Saturna. One są bardzo blisko siebie na niebie, ale pozornie jest między nimi olbrzymia różnica. Wenus jest około 100 milionów kilometrów od nas, natomiast 1,5 tysiąca milionów kilometrów jest Saturn, dużo dalej. Ale na niebie akurat tak się zdarzyło, że z Ziemi widać je niemalże w linii prostej. Jest to dzisiaj właśnie to zjawisko następuje i odległość między nimi była 1,8 stopnia. Z każdym następnym wieczorem Wenus będzie przesuwała się w lewą stronę o około 1 stopnia, także będzie już znacznie dalej niż dzisiaj. Dlatego dzisiaj mamy ten właśnie szczególny dzień, bo nazywamy to koniunkcją, czyli złączeniem między właśnie tymi dwiema planetami. Polecam obserwację tych planet, szczególnie Wenus jest teraz coraz lepiej będzie widoczna i praktycznie w najbliższych 2-3 miesiącach coraz lepiej widoczna i na nisko nad południowo-zachodnim horyzontem będzie świeciła pięknym białym światłem jako właśnie gwiazda wieczorna. Wenus ma ciekawy cykl, bo co w ciągu 8 lat jej okresy widoczności się niemal powtarzają. Jej okres to jest 8 lat i 2 dni. I jeżeli ktoś na przykład za równo 8 lat spojrzy o tej porze, będzie w tym samym miejscu Wenus na niebie. Natomiast ponieważ to jest planeta wewnętrzna, czyli jej orbita jest wewnątrz orbity Ziemi. Wenus maksymalnie odchyla się od Słońca. Natomiast Saturn, który jest obok, jest planetą o orbicie większej od orbity Ziemi. W związku z tym my widzimy nawet z drugiej strony Słońca, czyli w tak zwanej opozycji. Także jest to planeta, która może być widoczna w ciągu całej nocy. Natomiast planety zewnętrzne, takie jak Merkury i Wenus, możemy zobaczyć tylko w pewnych odchyleniach od Słońca, jako że ich orbity są mniejsze od orbity Ziemi. I w tej chwili mamy początek bardzo dobry Wenus. Gorąco polecam spojrzeć właśnie w kierunku południowo-zachodnim. Będzie to pierwszy obiekt taki w cudzysłowie gwiazdowy, który będzie widoczny. Jeżeli ktoś będzie się zastanawiał, gdzie szukać pierwszej gwiazdki na Wigilię, no to właśnie Wenus jest widoczna już wyraźnie od godziny 16. Ale to oczywiście jest planeta, a nie gwiazdka. Jeżeli chcemy poszukać gwiazdy, no to trzeba sięgnąć do zenitu. Wysoko powinna na niebie rozbłysnąć jako pierwsza gwiazda Vega z konstelacji ludzkich.